Od dawna mówię o potrzebie budowania lokalizmu. Od dawna mówię o potrzebie odradzania więzi człowieka z człowiekiem. Wreszcie od dawna mówię o potrzebie obrony naszej wolności, naszej polskiej wolności. Są takie wydarzenia, które są dla nas tak bardzo ważne i tak bardzo nas obchodzą, a obok których nie można przejść obojętnie. Z całą pewnością znaleźliśmy się dzisiaj w punkcie, w którym jeszcze niedawno nie planowaliśmy się znaleźć. Jeszcze nigdy Polska nie była tak podzielona jak dziś. Wszystkie deklaracje, czy to z jednej strony, czy z drugiej, są deklaracjami bez pokrycia. Jak administracja rządowa była rozbuchana, tak rozbuchana jest jeszcze bardziej. Moglibyśmy wymieniać. Byłem w dużej desperacji, bo na spotkaniach z ludźmi, na spotkaniach z wami ciągle słyszę: pan krytykuje, ale zrób pan coś, ratuj pan coś. No i postanowiłem coś ratować. Jeszcze całkiem niedawno wielu z nas wierzyło, że żyjemy w miarę przewidywalnym i bezpiecznym świecie, ale dziś nikt tak już nie myśli. Niebezpieczeństwo ze wschodu, niebezpieczeństwo z zachodu. Bardzo trudna sytuacja w Polsce, gdzie zawiodły elity. Ale wiemy, moi drodzy, że czekaliście na coś, co będzie pewną alternatywą i rozwiązaniem. Więc z jednej strony jedna noga, partia Polska jest jedna, która jest nam bardzo potrzebna, ale z drugiej strony ruch obrony Polaków, który dzisiaj właśnie zawiązuje się. Coś niesamowitego. Witold Gadowski, Wojciech Sumliński, Rafał Piech. Postanowiłem zaangażować się w Stowarzyszenie Ruch Obrony Polaków i wynika to z poczucia świadomości tej chwili, z poczucia tego, że tracimy suwerenność Polski, że tracimy polską wolność i tracimy polskie wartości. Tracimy nasz dorobek, na który pracowali nasi ojcowie, dziadowie, i który nie możemy zmarnować. Mam poczucie, że muszę zostawić swoim dzieciom dobry kraj do życia, dobrą ojczyznę. Odpowiedzią na tą całą sytuację jest powołanie przez nas Stowarzyszenia Ruchu Obrony Polaków. Wierzymy, że znajdziecie Państwo w tym ruchu swoje miejsce. Że to jest ten moment, w którym nie możemy stać biernie obok tej rzeczywistości, w której uczestniczymy, a która całkowicie zmienia się na naszych oczach. Ruch Obrony Polaków, czyli otwarcie mocnego prawicowego bloku, który zaprasza wszystkich do współpracy. Ludzi, dla których te wartości Bóg, honor, ojczyzna, Bóg, rodzina, ojczyzna są najważniejsze. Którzy są patriotami, których są Polski wolnej, suwerennej, niepodległej. Dzisiaj się to stało, kochani, dlatego zapraszamy Was do tej współpracy, bo dzisiaj właśnie jest ten szczególny dzień. Jak zobaczycie tą datę na deklaracji, to zorientujecie się, że ten dzień jest szczególny. Zachęcam do zweryfikowania, bo dzisiaj rodzi się coś niesamowitego. Jeżeli Państwo wesprzecie nas, jeżeli będziecie gotowi, by przystąpić do tego ruchu, wierzę, że razem pokonamy te przeszkody i przywrócimy Polskę Polakom. To jest ten moment, kiedy powinniśmy być razem. Trzeba ruszyć do akcji i chcę to zrobić z przyjaciółmi, do których mam zaufanie. Zapraszam. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem. Zapraszamy Was do współpracy. Historyczny moment, panowie. Oby. Z Panem Bogiem. Z Panem? Tak jest, z Panem Bogiem. Siemianowice Śląskie, 25 stycznia 2024 roku. Deklaracja Ruchu Obrony Polaków. Rzeczpospolita Polska znalazła się w bardzo trudnym momencie historii. Zagrożona jest suwerenność naszej ojczyzny i wolność Polaków. Politycy tworzący dotychczasowe elity zawiedli. Trwa wyniszczająca i antagonizująca naszych rodaków kampania zaciekłej walki pomiędzy stronnictwami, które w wielu dziedzinach niewiele się od siebie różnią. Polsce potrzebna jest dziś zgoda, szacunek dla odwiecznych wartości oraz odpowiedzialne i odważne współdziałanie Polaków. Mając poczucie odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju i za los naszych dzieci, czujemy się w obowiązku wspólnie zainicjować działania w obronie Polski i Polaków. Prowadzą nas odwieczne wartości – Bóg, honor, ojczyzna, które tworzą konkretny program działań.
Nasze ideały wyrastają z przekonania o istnieniu wiecznej i niezmiennej prawdy. Nigdy też nie podejmowaliśmy i nie podejmiemy się prowadzenia działań sprzecznych z chrześcijańską etyką i honorem. Kierujemy się bowiem przekonaniem, że nie można osiągać dobrych celów, posługując się niemoralnymi metodami. Naszym zdaniem nie istnieje mniejsze zło, dlatego odrzucamy kierowanie się takimi wyborami. Wreszcie, ojczyzna jest dla nas wielkim, świętym obowiązkiem, wzbudzającym w nas poczucie godności i zobowiązanie do bycia świadomymi, współczesnymi Polakami. Zbyt długo godziliśmy się na wątpliwe działania polityków mieniących się naszymi reprezentantami, którzy ostatecznie zawiedli. Mamy poczucie, że w naszym narodzie tkwi wielka siła i energia, którą należy obudzić i skierować na pracę dla Polski. Przystępujemy do deklaracji Ruchu Obrony Polaków, zapraszając do współdziałania wszystkich, dla których Bóg, honor i ojczyzna są nadrzędnymi wartościami. Razem obronimy polską suwerenność, przywrócimy sprawiedliwość i uczynimy z Polski bezpieczny dom dla wszystkich jej mieszkańców. Ruszamy, życząc sobie pokoju, zdrowia i wolności. My, niżej podpisani. Rafał Piech, Wojciech Sumliński, Witold Gadowski.